Refrakcyjna wymiana soczewki jest praktycznie w korekcji wzroku ostatecznością. Staramy się nie robić się takiej wymiany soczewki u młodych pacjentów. Oznacza to, że pacjent jest bardzo nadzroczny i nie mamy możliwości korekcji wzroku za pomocą lasera ani za pomocą doszczepu szczepu soczewkami fakinymi. Pacjent po w 45 roku życia, będąc już też wzrocznym, tutaj możemy tak samo rozważyć refrakcyjną wymianę soczewki. Niestety u pacjentów, e, e, którzy są krótkowidzami, e, mamy podwyższone ryzyko długoterminowe odszczepienia, e, odwarstwienia się siatkówki, dlatego staramy się nie wymieniać naturalnej soczewki u krótkowidzów. E, Jedynie wtedy wymieniamy soczewkę, jak już pacjent ma symptomy zaćmy, widzimy anatomiczne zmiany naturalnej soczewki, wtedy jest to uzasadnione w połączeniu z korekcją wzroku.